To znaczy, że zawartość nie odpowiada rzeczywistości? W żadnym wypadku. To, że on stał na stanowisku ukraińskiej idei nacjonalistycznej, to prawda. To znaczy, w ukraińskim języku nacjonalizm i patriotyzm to synonimy? Praktycznie są to synonimy. Ale dobrze, Szeptycki stanął na pozycji przyzwalającej na zabijanie dla idei nacjonalistycznej. Nie. Szeptycki stał na stanowisku zdrowego nacjonalizmu. To znaczy, mówi stop, gdy prawa Ukraińców na ich ziemi ojczystej są poniewierane, deptane i pogardzane. Postanowiłem rozmawiać z nim po niemiecku. Spojrzał na mnie. Przyglądał mi się badawczo przez minutę czy dwie. Wreszcie zapytał: kim ty jesteś? Więc się przedstawiłem. Miał zdeformowaną prawą rękę przez artretyzm. Objął mnie drugim ramieniem, przytulił. To mnie z jednej strony zaskoczyło, a z drugiej napełniło ciepłem. Współczuł mi. Opowiedziałem mu o masakrach. Słuchał uważnie, potem spytał: co mogę zrobić? Powiedziałem, że chciałbym umieścić w jego archiwach dokumenty dotyczące ojca, jego rękopisy. Może coś jest, jak jeszcze nie pracujesz, to nie ma na to nie wpływać. Bo ja też uznałem, że to wcale Słyszałem, że w muzeum jest ekspozycja poświęcona lwowskiej metropolii. Tak, dosłownie od kilku dni mamy tam wiele ciekawych eksponatów. Od początku metropolii, od pierwszych założycieli, czyli od Lwa Szeptyckiego, Łytwinowicza do dzisiaj. Jest tam też metropolita Szeptycki. Tak, mamy całą salę z metropolitą Szeptyckim. Bardzo mnie to interesuje. Możemy przejść do muzeum. Dobrze, że teraz to jest, bo nie jest to stała ekspozycja. Sława Jezusu Chrystu. Witaję, sestra, witaję. Witaję, że rady was patrzę tak jak jeszcze. Dziękuję, że siostra zgodziła się spotkać. Dla metropolity Szeptyckiego zawsze. Rozumiem, znała go siostra osobiście. Tak, znałam go z dzieciństwa. Jaki on był? Jak się zachowywał wobec was? Po raz pierwszy zobaczyłam go o kulach. Było nas tam z 10. Przełożona zebrała wtedy wszystkich na dziedzińcu, żeby go powitać. Siostry zorganizowały tam sierociniec. Byłam między nimi i bardzo dobrze to zapamiętałam. Dlaczego? Dlatego, że on przyszedł i przywitał się z siostrami, ale też wielką uwagę zwrócił na nas, dzieci. Bardzo nam się to podobało. Ale w jaki sposób podszedł do was? Podchodził o kulach. Zaczął pytać nas, jak która się nazywa, czy mamy rodziców. Powiedział do nas: ja mogę być waszym tatą.
Co jeszcze zapamiętała siostra z tych spotkań? Coś ciekawego? Kto był z nim blisko? W palatach, coś osobliwego? Kto był blisko z nim? Tak, Klementy Szeptycki. A dokumenty i źródła dotyczące Szeptyckiego. Co się z nimi stało po śmierci metropolity? Wszystko było całkowicie skonfiskowane przez władze sowieckie. Istnieją zatem przypuszczenia, że mogła odbyć się manipulacja tymi dokumentami. Jednoznacznie. Nieistniejący kościół ogłasza świętego tuż po jego oficjalnym zamknięciu. Dopuścić do czegoś takiego było rzeczą niemożliwą. Mój niepokój związany z Szeptyckim zaczął się od wizyty papieża Jana Pawła II na Ukrainie. Powiedział tam kilka zdań, które nie dawały mi spokoju i które teraz postanowiłem wyjaśnić. Czy to się uda? Nie wiem. Czy w tej historii odnajdę spokój? Nie wiem. Przeszłość to historia, przyszłość to niewiadoma, zaś teraźniejszość to dar losu, który warto umiejętnie wykorzystać. W tej historii przeszłość i przyszłość spotkały się w teraźniejszości. I to właśnie jest w niej najciekawsze. Powiedział, tak, dokumenty są ważne, ale co z rodziną? I nakazał mi wrócić za 2-3 dni. Wróciłem po 2 dniach. Metropolita powiedział, że przygotował miejsce dla mojego brata. To uspokoiło moją matkę. Miałem 17 lat. Byłem przenoszony z miejsca na miejsce i to by się nie udało, gdyby nie współpraca wielu osób. Niektórzy z tych ludzi byli raczej antysemitami. I mówię to nie jako wyraz krytyki. Ale ród Szeptyckich swego czasu zasymilował się, czyli utracił tożsamość ukraińską. Tak, to była powszechna praktyka. Wiele rodów ruskich magnackich asymilowało się i przechodziło na katolicyzm. W życiu codziennym używali języka polskiego, chociaż często przyznawali się do swoich ruskich korzeni, do tego, że są Rusinami. Faktycznie jednak byli zasymilowani w polsko-łacińskie środowisko. Asymilowani w polskie środowisko, latyńskie środowisko. Czy metropolita Szeptycki zrobił jakby krok zwrotny? Powrócił do swoich korzeni? Tak, powrócił do swoich przodków. 100 lat wcześniej jego przodkowie byli biskupami grecko-katolickimi we Lwowie, czyli Rusinami. Czyli w rodzinie Szeptyckich odzwierciedla się osobowość polsko-ukraińskiego pogranicza. Tak, rzeczywiście jest to historia pogranicza na zachodnio-ukraińskich terenach. Myślę, że wybór Szeptyckiego mógł być potraktowany jako zdrada polskich interesów. Tak, zwłaszcza po i w czasie polsko-ukraińskiej wojny. W tym czasie większość społeczeństwa polskiego odbierała Szeptyckiego wrogo, gdyż podtrzymywał stronę ukraińską. Prawdopodobnie również i ukraińskie społeczeństwo nie bardzo rozumiało jego decyzji. Oczywiście, szczególnie w późniejszym okresie, organizacja ukraińskich nacjonalistów nie akceptowała działań Szeptyckiego, gdyż nawoływał do pojednania, do większej tolerancji w stosunkach Ukraińców z Polakami. Thank you.
Kiedy Niemcy wkroczyli do miasta, ukraiński batalion o nazwie Nachtigall rozpoczął masakrę. Żydów wykorzystano do pomocy w wydobywaniu ciał z więziennych piwnic i zabijano ich. To wszystko. Kiedy ludzie przyszli ostrzec mojego ojca, że zaczął się pogrom, on z dwoma innymi mężczyznami poszedł prosić metropolitę o pomoc. Nie mieli do kogo iść. Metropolita poprosił ojca, żeby pozostał w pałacu. Ojciec odmówił. To było ostatnie spotkanie mojego ojca z metropolitą. Jeśli znasz Lwów, to wiesz, że metropolita urzędował w bardzo ładnym, barokowym pałacyku. Przyległym do katedry świętego Jura. Zostałem wpuszczony do poczekalni pełnej duchowieństwa. Miałem opaskę z gwiazdą Dawida. Obawiałem się, że mnie stamtąd wyrzucą. W końcu zostałem zawołany i zaprowadzony do bardzo dużego pokoju, w którym na wózku inwalidzkim siedział wysoki, brodaty mężczyzna. Najwyraźniej chory. Postanowiłem rozmawiać z nim po niemiecku, bo nie wiedziałem, czy zechce mówić po polsku. Dla metropolity zawsze. Gdy zachowanie wszystkich jest niepoprawne, a twoje poprawne, automatycznie stajesz się przeciwnikiem każdego. Czyli za czasów radzieckich próbowano pomniejszać znaczenie postaci Szeptyckiego. Nie pomniejszać. W ogóle nie było go. Czy są dowody na to, że Związek Radziecki wywierał nacisk na kardynała Wyszyńskiego? Każda dyplomacja opiera się na tym, co się mówi i co jest napisane. Trzeba czytać między słowami. Proces natrafiał na trudności praktycznie cały czas. Zdarzyło się też, że proces w ogóle został dwukrotnie zawieszony. Proces był rozpoczęty 5 grudnia 1958 roku. W lutym przyjechał prymas Wyszyński i prosił Trybunał Rzymski o wstrzymanie procesu, gdyż nie jest to na czasie. Potem przyjechał do Rzymu na własny koszt Kurt Lewin, jeden z uratowanych przez metropolitę, którego podaliśmy jako świadka. Przyszedł zeznawać, a proces zawieszony. Proces beatyfikacyjny. Muszę tu przeskoczyć. Zaczął się w dziwny sposób. Pojawiły się oskarżenia, głównie wysuwane przez KGB, później podchwycone przez innych, również przez kardynała Wyszyńskiego, który dwukrotnie zablokował proces beatyfikacyjny. Chodziło konkretnie o polityczną aktywność metropolity. Oskarżano go o bycie liderem, a przynajmniej wspomaganie ukraińskiego skrajnego nacjonalizmu.
Druga sprawa to bezpośrednia i pośrednia kolaboracja z Niemcami. 2 lata później kardynał Wyszyński znowu interweniował, udając się do świętego oficjum, aby proces wstrzymano. I wtedy po raz drugi sprawę zawieszono. Byliśmy w wielkim kłopocie, bo czy mogły być jakieś naciski z zewnątrz na prymasa? Myślę, że on bał się, iż może to mieć negatywny wpływ na jego kościół ze strony władz radzieckich. Dwa razy proces był zawieszony. A więc Szeptycki mógł być niewygodny dla istnienia Związku Radzieckiego aż do tego stopnia, że naciskali takiego hierarchę jak Wyszyński? Przypomniałem sobie słowa ojca Romana, który też o tym wspominał. Gdy masz swoje stado powierzone twojej opiece, a pytanie świętości jest pytaniem wieczności, to rozumiesz, że owa świętość nigdzie nie ucieknie, ale w tym momencie twój kościół może stać przed obliczem śmierci. To od beatyfikacji metropolity Szeptyckiego mogło zależeć istnienie kościoła w centralnej, wschodniej Europie? Całkiem niewykluczone. To znaczy wsparcie z jego strony procesu beatyfikacyjnego mogło mieć fatalne skutki. Chciałbym księdzu jeszcze pokazać pewien dokument. Dokumentek? O tym, co może zrobić propaganda z ludźmi. Proszę zobaczyć. Książka wydana kiedyś w USA, w Nowym Jorku. Nazywa się Sojusznicy Zawijania. Ukraińscy nacjonaliści współpracujący w zagładzie. Jest tutaj ciekawe zdjęcie, które chciałbym pokazać. Metropolita Andrzej. To znaczy, metropolita wraz ze swoimi nacjonalistycznymi poplecznikami zawiesił na swoim płaszczu swastykę. Archiwum Radzieckie Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. To jest to zdjęcie, tak? Tak, oto zdjęcie i ta książka. Jest tu korespondencja dwóch Żydów, wymieniających opinie o książce. Odpowiada Kurt Lewin 31 maja 2005 roku. Całkiem niedawno. Jest to książka oparta na radzieckich archiwach, interpretowana w duchu radzieckiej propagandy. Zdjęcie, o którym jest mowa, listy i dokumenty podane tam pochodzą z archiwum KGB i są falsyfikatami. Natomiast fotografia ze strony 172 została zrobiona w 1934 roku przez ukraińskich skautów podczas obozu w Pidlutym, gdzie była letnia rezydencja metropolity Andrzeja. Otóż skauci z tej okazji, kiedy metropolita jeszcze mógł się poruszać, ubrał się w odpowiednie szaty, a oni udekorowali go krzyżem zrobionym i inkrustowanym przez siebie. To znaczy, że zawartość nie odpowiada rzeczywistości? Absolutnie. Komu jest to nie na rękę? Nie mogę wskazać osoby, bo tego nie wiem. Ale to ksiądz przestudiował cały jego proces beatyfikacyjny, przeanalizował źródła. To ksiądz rozumie, kto stoi za tym, żeby sprawy nie doszły do skutku.
Mogę jedynie dać ogólne rysy osób, którym to nie pasuje. Bardzo proszę. Są to ludzie, którzy nie pragną zwycięstwa sprawiedliwości. Kim są ludzie, dla których sprawiedliwość to zagrożenie? Pojawiły się nowe pytania bez odpowiedzi, bez dowodów. Ciekawy jest ten wątek swastyki. Nawet jeśli zdjęcie podpisano fałszywie, to i tak trop kontaktów Szeptyckiego z Niemcami może być jednak kluczowy dla całej sprawy. Jak sądzę, w 1935 roku metropolita obchodził 70. urodziny. Mój ojciec przeczytał w prasie, że przeszło to zupełnie bez echa. Zostało zlekceważone przez polskie władze i przez polskie duchowieństwo. Ojciec postanowił złożyć mu wizytę i pogratulować w imieniu żydowskiej wspólnoty. Ale we Lwowie to zrodziło pytanie, gdyż Polacy tego nie zrobili. Powiedziałbym, że znajomość mojego ojca z metropolitą polegała na wzajemnej ciekawości. Metropolita bardzo interesował się Starym Testamentem. Dlaczego się to dzisiaj nie stało? Myślę, że dlatego, że on był bardzo, bardzo trudną postacią. Że myślę, że jest bardzo wielu ludzi, którym jest bardzo trudno zrozumieć. Bardzo trudno jest im zrozumieć jego wybory. Bardzo trudno jest im zrozumieć jego decyzje. Bardzo trudno jest im zrozumieć jego dążenia. Bardzo trudno jest im zrozumieć, o co mu chodziło. Zmienił przynależność kościelną i stał się hierarchą Kościoła grecko-katolickiego. No tak, myślę, że w tym wszystkim... Ja widzę pewne dwie płaszczyzny. No jedna ta, powiedzmy, narodowo-wyzwoleńcza, dotycząca istnienia niezależnej państwowości ukraińskiej. No mam to szczęście, że żyję w XXI wieku. Dzisiaj myślę, że dla nikogo z Polaków zdrowo i trzeźwo myślących, a na pewno dla naszych władz, istnienie niezależnego państwa ukraińskiego w granicach, w których ono dzisiaj funkcjonuje, a więc trzeba sobie to wprost powiedzieć, z terenem, który w latach 20., 30., a szczególnie w roku 18., w czasie wojny polsko-ukraińskiej, był przedmiotem ogromnego sporu, jest bytem, którego nikt nie kwestionuje. Ale pewne środowiska polityczne, jak również kościelne w Polsce nie zrozumiały tego wyboru i postrzegały to jako swego rodzaju zdradę. To prawda. Ta zdrada, ona była bardzo ciekawa, bo to jest z jednej strony zdrada, ale przecież też trzeba powiedzieć prawdzie, że środowiska ukraińskie na początku nie akceptowały metropolity. Tak? Uważały, że to jest polski arystokrata, który nagle, z tego nizowego, sobie przypomniał, że ma jakieś korzenie rusińskie czy ukraińskie i nagle postanowił, że on tutaj w tym narodzie będzie coś znaczył. Przecież też, to trzeba też powiedzieć, tak? Więc to też pokazuje, on był znakiem sprzeciwu, on był człowiekiem, który szedł pod prąd, on był człowiekiem, który zmieniał pogląd. Tacy ludzie zawsze narażają się na krytykę. Ale też prawda jest taka, że dopiero tacy ludzie zmieniają ten świat.
Dlaczego Szeptycki jest aż taki ważny, iż usiłuje się go dyskredytować i niszczyć jego dobre imię? Otóż, gdy pali się świeca, to możemy łatwo zdmuchnąć płomień. Natomiast, gdy pali się wielka latarnia, potrzebujemy kilku warstw ciemnego materiału, żeby zagłuszyć jej światło. Szeptycki to taka latarnia, drogowskaz i światło, którego nie daje się łatwo zgasić. A czym tutaj można pojasnić fakt, że metropolita... Jak można wytłumaczyć fakt, iż metropolita napisał list witający niemieckie władze po zajęciu Galicji? Niemieckiej władzy, jaka zajęła Galicję. Otóż wytłumaczyć ten fakt można w jeden sposób. Jest to forma czysto kurtuazyjna, poprzez którą osoba duchowna wyraża respekt wobec władzy cywilnej. Jakie stanowisko zajął metropolita Szeptycki w czasie, gdy wojska niemieckie zaczęły zabijać i niszczyć społeczność żydowską? Włączył się aktywnie, na tyle, na ile to było możliwe w tym czasie. Na początku pogromu rabin Lewin odwiedził metropolitę Szeptyckiego. Odbyła się między nimi rozmowa. Lewin zaraz po tej rozmowie został zabity. Metropolita napisał list, chyba jako jedyny tej rangi przedstawiciel Kościoła w Europie, w którym jednoznacznie i konkretnie wyraził protest. Do kogo był ten protest skierowany? Protest był skierowany do instancji odpowiedzialnej za te sprawy, czyli do Reichsführera SS Himmlera. Zachował się także brudnopis listu do Ojca Świętego. Może pan go pokazać? Oto on. Oczywiście nie ma tam podpisu metropolity, gdyż jest to brudnopis datowany jego sekretarzem. Proszę zobaczyć, widnieje data 28 marca 1942 roku. W liście tym opisuje sytuację polityczną, jaka zaistniała w tym czasie na Ukrainie. List pisany jest po francusku? Tak, w języku francuskim. Ale jest także tłumaczenie listu. Tak, w miarę posuwania się na wschód, Niemcy stają się natarczywi i bezwzględni w przejawianiu nazistowskiego egoizmu, który nie zna granic. Uważają wszystkich Żydów wojennymi wrogami i urządzają pobojowiska, w których tysiące Żydów giną wraz ze swoimi żonami i dziećmi. Na przykład w większych miastach Ukrainy zniszczyli wszystkich Żydów, którzy nie zdołali uciec. W Kijowie ponad 130 tysięcy według wiarygodnych danych. Przejdźmy dalej do tego, co nas interesuje. Poprzedza, iż w jedyny możliwy w tym czasie sposób napisałem list pasterski o zbrodni ludobójstwa. Proszę zobaczyć. Bardzo ciekawe, spójrzmy na chronologię. Marzec 42 rok. Wspomina o napisanym liście, ale opublikowany został w eparchialnych wiadomościach po ocenzurowaniu w listopadzie 1942 roku. W jednym z listów tłumaczy, iż jest to już czwarta wersja, gdyż niemiecka cenzura nie przepuszczała tekstu i musiał używać takich sformułowań, aby cenzor zgodził się na druk. Ale jeśli ktoś przeczyta ten list i zna okoliczności, zobaczy wyraźnie, co miał na myśli. To już był
otwarty protest. Na dzień dzisiejszy wiadomo, iż były napisane dwa listy metropolity Szeptyckiego do papieża Piusa XII. Tak. Za Niemcem, a to się kromie Za Niemców, oprócz domu na ulicy Ubocz, ukraińska organizacja dała przełożonej dom na ulicy Taborowej. Tam zorganizowała sierociniec z myślą o przechowywaniu żydowskich dzieci. A czy wy znajecie jakąś Zna może siostrę jakieś żydowskie dziecko, które zostało uratowane i było przechowywane w sierocińcu? Tak. Ja znaję panie... Znałam Cecylię Stern, czy jakoś tak? Stern, czy jak to je mama... Ona była mamą Lili Polman. Lili ja nie widziałam. Domyślałam się tylko, że ma dziecko na Taborowej. To w których klasztorach przechowywano żydowskie dziewczęta? Na Taborowej. Ile ich tam mogło być? 10, tak? Z 10. A czy przełożona zasięgała rady u metropolity w sprawie pomocy dziewczętom z rodzin żydowskich? Wiem, choć tego nie słyszałam. Ale wiem, że przełożona często jeździła do Jura. Do Jura. Czy jakiś inny hierarcha w Europie uczynił coś podobnego? Nie znam czegoś takiego. Kiedy ja mówię o sprawiedliwym świecie, na ogół ja mówię o ludziach, w którym coś ludzkiego nie dało im spokoju. Nie mogli się temu przyglądać, nie mogli się z tym, nie mogli żyć w ten sposób. I dlatego postanowili, że są gotowi uczynić coś, co jest wielkim niebezpieczeństwem z ich punktu widzenia i rodziny, i ich, i ratować Żydów. I pamiętam taką historię, że w małej wsi ktoś zapukał wieczorem do drzwi mieszkania chłopa. I ten chłop otworzył te drzwi i zjawił się przed nim człowiek Żyd, natychmiast to było widoczne. I stał. I on mu powiedział, usiądź. I dał mu coś do jedzenia. I kiedyś on, siedząc, był pytany, gdzie i co. Powiedział, ja jestem z jednych z okolicznych wsi. I uciekłem stamtąd. Z żoną i zdaje się dwoma dziećmi. I próbowałem znaleźć miejsce, gdzie mnie będą gotowi utrzymać się w jakiś sposób. I on mu powiedział, idź do nich, sprowadź ich. Oni będą tutaj. I on ich sprowadził. I przez dłuższy czas oni żyli razem. I pewnego dnia ten chłop wrócił do domu i powiedział, że po bliskiej wsi znaleziono Żyda czy Żydów, których utrzymywał jakiś chłop. I zabili tego chłopa. I zabili tych Żydów. I on mówił, ten Żyd i właśnie, że to jest jasne. Więcej tutaj oni nie mogą pozostać. Nie można do tego stopnia
wymagać od człowieka, żeby takie niebezpieczeństwo, które grozi mu tym, że i on, i rodzina za to będą musieli zapłacić swoim życiem albo wolnością. I on mówił, że poszli spać niby, ale nikt nie spał. I przygotował takie maleńkie manatki, że on bierze ze sobą. I było jasne, że rano oni muszą opuścić to miejsce. A kiedy wstali rano i gotowi na to, żeby pójść stamtąd, ten chłop powiedział, rozmawiałem z moją żoną. Wy zostajecie tu. To, co będzie z nami, będzie z nami. Tutaj, tak? To jest tutaj. Tu jest grób Oskara Schindlera. Tu ten sprawiedliwy, najpopularniejszy dzisiaj. Mm-hmm. Tu był pochowany. Ale jak to się stało, panie profesorze, że mimo kontrowersji Oskar Schindler otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata? Więc moim zdaniem to, co zdecydowało o tym, był fakt, że jeden z ocalonych Schindlera, sędzia Najwyższego Sądu w Izraelu, pan Moshe Bejski, był przewodniczącym Komisji do Spraw Sprawiedliwych w Yad Vashemie w Jerozolimie. I ta sprawa była omówiana w latach 60., początku 70. I on był zdecydowanym zwolennikiem tego, by... On był zdecydowanym zwolennikiem, żeby dostał ten tytuł. Dlaczego Andrzej Szeptycki nie otrzymał tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata? Jak już powiedziałam, jednym z kryteriów komisji jest to, że osoba zamieszana w zachęcanie bądź w popełnianie zbrodni przeciwko Żydom czy jakiejkolwiek innej grupie ludzi nie może zostać uhonorowana tytułem Sprawiedliwego. Oskar Schindler współpracował z Niemcami. Czy on spełnił to kryterium? Sprawa Oskara Schindlera również była wielokrotnie omawiana przez komisję. Był nazistą, członkiem partii nazistowskiej, ale nie odgrywał tam istotnej roli. Dlatego po wielu spotkaniach i dyskusjach, bardzo dogłębnych dyskusjach, zdecydowano, by uhonorować go tym tytułem. To sprawa Szeptyckiego jest bardziej skomplikowana niż sprawa Schindlera? Był religijnym przywódcą, narodowym liderem, był ważną postacią. Musiał mierzyć się z bardzo skomplikowaną sytuacją. Miał do czynienia z Niemcami, z Ukraińcami. Była niemiecka okupacja. Ale stworzył program ratowania tylu Żydów. Nie był nazistą.
Protestował przeciw zabijaniu. Widział ocalenie, widział kolaborację, dostrzegał dążenia Ukraińców do niepodległości. Widział też potworne zbrodnie, które były popełniane. Dla jednych więc może być bohaterem, przez innych zaś może być postrzegany jako ten, który zachęcał do mordowania członków ich rodzin. Widzi pan, sprawa nie jest taka prosta. Pojawia się tu tyle aspektów, tyle wariantów. Na dzień dzisiejszy wiadomo, iż były napisane dwa listy metropolity Szeptyckiego do papieża Piusa XII. Tak. Pierwszy list, który dotąd nie był publikowany. Jest to list z 28 marca 1942 roku. W którym wspomina się o zbrodniach Hitlera oraz o tym, iż metropolita napisał list do Himmlera w sprawie niszczenia Żydów, tak? Jak dokładnie jest to napisane w liście? Może pan to przeczytać? Do Himmlera, tak? Tak. Jak to napisano toczno w liście? Czy by mogli to zaczytać? Tak. Już na początku wojny szeregi młodzieży zapisywano do miejscowej milicji i możemy jednoznacznie stwierdzić, iż milicję tę od początku wykorzystywano do krwawych działań. W liście do Himmlera ja, tak jak należało zrobić, wyraziłem protest przeciwko temu, ale wydaje się, że niczego nie osiągnąłem. W jedyny możliwy w owym czasie sposób opublikowałem list pasterski o zbrodniach ludobójstwa. Próbowałem przez duchowieństwo wpłynąć na młodzież, aby nie zapisywała się do milicji lub do innych organizacji, gdzie ich dusze mogłyby się narazić na niebezpieczeństwo. I dalej, dosyć ciekawe. Żydzi nie byli jedynymi, których aresztowano i zabijano. Bez sądu ginęły setki, a może tysiące ludzi, w tym spośród inteligencji, tylko dlatego, że uważano ich za wrogów. Otóż w tym liście metropolita jednoznacznie definiuje, czym jest reżim nazistowski, co przynosi. Faktycznie niesie zagładę dla Ukrainy, że w niczym nie jest lepszy od radzieckiego. To była jego pozycja. Jak tu nie wspomnieć perspektywicznej i solidnej działalności pasterskiej sługi Bożego metropolity Andrzeja Szeptyckiego, którego sprawa beatyfikacji jest w trakcie i którego spodziewamy się zobaczyć pewnego dnia w chwale świętej. W ciągu ostatnich wieków nagromadziło się zbyt wiele stereotypowych sposobów myślenia, zbyt wiele wzajemnych uraz i zbyt wiele nietolerancji. Jedynym sposobem oczyszczenia drogi jest zapomnienie przeszłości i prośba o wzajemne przebaczenie i przebaczenie sobie zadanych i otrzymanych ran i bezgraniczna ufność, odnowieńcze działanie Ducha Świętego. Żyłem pośród studytów przez 2 lata. Mówiłem ich językiem. Kompletnie się przystosowałem. Miałem świadomość tego, co się dzieje. Metropolita i jego brat Clemens rozpoczęli swego rodzaju program ocalenia dzieci i dorosłych wyznania żydowskiego. Niczego nie byłem świadom. To się rozrosło. Brali w tym udział mnisi studyci, siostry studytki, siostry bazylianki, niektórzy księża.
Najpierw byłem przenoszony z miejsca na miejsce i to by się nie udało, gdyby nie współpraca wielu osób. Jest dla mnie oczywiste, że ci ludzie byli zainspirowani przez metropolitę i przez jego brata. Te książki dają świadectwo. Historie, które opowiedziałem, są pośrednio jak listy uwierzytelniające. Potwierdzają moją wiarygodność. Ale w swojej istocie są moim wkładem, wysiłkiem w to, by opisać wielkiego przywódcę religijnego, opisać wyjątkowego człowieka, który był prawdopodobnie jedynym w całej tej tragedii, który okazał współczucie, protestował i wiele zrobił dla ratowania ludzi. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Co stoi na przeszkodzie w uznaniu metropolity Andrzeja Szeptyckiego błogosławionym? Praktycznie jedyną przeszkodą, jedyny brak w tej sprawie to brak zidentyfikowanego cudu.